Cześć, witam wszystkich moi drodzy w najnowszym odcinku, w którym to zajmiemy się przeglądem magazynu Relax od wydawnictwa Labrum. Aż troszkę ciężko uwierzyć, że to już będzie 40 numer magazynu. Oczywiście nie jest to 40 numer od momentu wznowienia magazynu Relax, ale jednak wciąż to jest bardzo imponujące, że możemy czytać coraz to nowsze komiksy w Polsce dzięki magazynom komiksowym, które na jakiś czas zniknęły z naszego podwórka i wydawało się, że raczej nie będzie tego momentu, kiedy one powrócą. A teraz jednak mamy i cieszymy się coraz to nowymi komiksami, które cieszą oko, a także i duszę komiksiarza. Zatem dla tych wszystkich, którzy wciąż zastanawiają się, czy powinni nabyć numer 40 magazynu Relax od Labrum, który ukazał się w tym dawnym roku 2022, a teraz mamy 2023, ale za każdym razem przychodzę do Was z przeglądem dopiero kiedy zapoznam się z całą treścią, aby wiedzieć po prostu, o czym mówię, a zeszło mi to prawie cały rok, tak suchar musi być, więc przechodzimy do przeglądu. Pierwsze, na co zwrócę Waszą uwagę, to okładka, która jest bardzo estetyczna, bardzo mi się podoba, to połączenie kolorów niebieskim z żółtym jest bardzo fajne i satysfakcjonujące i dodatkowo ta grafika, która została wykorzystana akurat w tym przypadku na okładkę, na początku wydaje się taka przeciętna, ale dopiero kiedy przeczytamy magazyn i dowiemy się, w jakim momencie występuje ten konkretny kadr, to już wtedy okazuje się, że ta okładka jest podwójnie ciekawa i lekko prowokująca, ale nie zdradzę Wam tajemnicy, będziecie musieli poznać ją sami w trakcie czytania. Na początek magazynu mamy oczywiście wstęp oraz dwustronicowy spis treści. Normalnie trochę bym narzekała, że są to zajęte aż dwie strony, ale z drugiej strony w tym przypadku jest to bardzo ładnie zaprojektowany pomysł na spis treści i dodatkowo w rogu strony mamy taki dosłownie jednokadrowy, ciekawy, sympatyczny komiks, który dodatkowo dodaje takiego czegoś fajnego do tego spisu treści. 40 numer magazynu Relax od Labrum zaczynamy mocnym tąpnięciem w wykonaniu kobiet. I to kobiet w trakcie menopauzy. Nie uciekajcie jeszcze, wiem, że jest to temat, który wydaje się Wam przerażający, ale ten komiks pozwoli Wam się z nim troszkę oswoić i w dodatku spojrzeć na niego troszeczkę w krzywym zwierciadle i pośmiać się z niego. Jest to komiks, kiedy karnawał menopauzy przybywa do miasta w wykonaniu scenariusz i rysunki Mimi Pond. Ja z oczywistych względów nie przeżyłam czegoś takiego, ale jeżeli wygląda to w ten sposób, to jednocześnie jestem troszkę przerażona i zafascynowana tym, co się wydarzy. Według mnie ten komiks w bardzo fajny i ciekawy sposób pokazuje to, co się dzieje z kobietami w okresie menopauzy i jest to bardzo inteligentne spojrzenie właśnie na ten problem, na tą sytuację, bo nie nazwałabym tego problemem, bo jest to normalna, biologiczna sytuacja w życiu każdej kobiety i bardzo fajnie, że istnieje taki komiks, który tłumaczy właśnie bardzo dokładnie to, co się dzieje w tym okresie. Zaraz po tym bardzo mocnym według mnie początku mamy komiks, który mnie wziął absolutnie szturmem, ponieważ nie sądziłam, że aż tak bardzo mi się spodoba. Widziałam zapowiedź tego komiksu i widziałam, że jest to niesamowicie popularny tytuł, ale nie wiedziałam dlaczego i zrozumiałam oczywiście w momencie, kiedy przeczytałam. I od razu Wam mówię, że nie mogę się doczekać kontynuacji i kolejnego numeru Relaksu od Labrum, w którym przeczytam sobie przygodę starych Zgredów, przynajmniej tych, którzy jeszcze żyją. Jest to bardzo atrakcyjny komiks, zarówno pod względem scenariuszowym, jak i rysunkowym, który opowiada o trójce Zgredów, którzy spotykają się niestety na pogrzebie. Na pogrzebie swojej dawnej przyjaciółki. I w trakcie tego pogrzebu zostaje odczytany testament. I jak bardzo dobrze wiemy, w bardzo wielu przypadkach taka sytuacja jest początkiem końca. Dokładnie tak samo jest w tym przypadku. Okazuje się, że wychodzą pewne sprawy, które oczywiście były aktualne pół wieku temu, ale jednak stare Zgredy wcale nie zamierzają odpuszczać i biorą sprawę w swoje ręce, dosłownie. A żeby było zabawniej, do całej sytuacji dołącza ciężarna wnuczka zmarłej. Zainteresowani? Mam nadzieję, że tak, bo według mnie jest to jeden z jaśniejszych punktów magazynu Relax, przynajmniej tego 40, którym na pewno warto się zapoznać. Zaraz potem przeskakujemy do komiksu, który jest historią życia. Dokładnie to biografią Roberta Howarda Barlowa i jego znajomości z H.P. Lovecraftem.
Wszyscy bardzo dobrze wiemy, że H.P. Lovecraft to była postać niesamowicie ciekawa. Jednocześnie rzadko kiedy zastanawiamy się nad ludźmi, którzy się z nim przyjaźnili, bo jeżeli przyjaźniłeś się z tak niesamowicie intrygującą osobą, to myślę, że sam w sobie musiałeś być intrygujący. Ten krótki komiks, który jest według mnie bardzo ciekawy, bo pokazuje mi życie zupełnie nowej osoby, która była związana z H.P. Lovecraftem, jest narysowany w równie intrygujący sposób. Mamy tutaj linie, które tworzą prawie wszystko, począwszy od cieni na twarzy, po budynki, po całą konstrukcję komiksu. Wszystko jest rysowane za pomocą linii. Przypomina mi to odrobinkę linoryt i ten sposób rysowania powoduje, że cała ta historia ma w sobie taki akcent horrorowy, chociaż w założeniu nie jest to horror, jest to powieść o życiu, jest to biografia, dosłownie biografia pewnej postaci, ale ten sposób rysowania dodaje tej tajemnicy, powoduje, że patrzymy na tą historię właśnie z takim horrorowym zacięciem. Dlatego też ten komiks bardzo mi się podobał, chociaż nie tak bardzo jak inny komiks, który jest również w tym numerze, o bardzo podobnej stylistyce. W 40 numerze magazynu Relax od Labrum nie mamy tak dużo felietonów ani artykułów do poczytania, ale jeżeli są, to są to naprawdę jakościowe i ciekawe według mnie artykuły, jak na przykład przedstawienie postaci Tytusa, Romka i Atomka w wykonaniu Krzysztofa Skiby z ich cyrkową umiejętnością posługiwania się słowami i przedstawiania nam historii, którą już wszyscy mimo wszystko dobrze znamy. W tym numerze powracają także bardzo ciekawe, intrygujące spotkania wnuczka z dziadkiem w wykonaniu Andrzeja Podulki. Tym razem wnuczek przychodzi z bardzo ważnym pytaniem do swojego dziadzia, co to jest pornografia. Myślę, że nieważne ile mielibyście lat, wciąż mielibyście trudności z odpowiedzeniem, czym jest pornografia małemu chłopcu. Dlatego jest to tak ciekawy i zabawny komiks. A skoro już mówimy o tej pornografii, kolejny komiks pod tytułem Sanguine Odkazy bardzo delikatnie porusza się dosłownie na granicy pornografii, dlatego nie mogę wam za dużo pokazać akurat tego komiksu, bo znajduje się tu bardzo dużo scen, które mogłyby być uznane zdecydowanie przez YouTube za pornograficzne. Jak to kaza, jest to komiks, który bardzo ciężko wytłumaczyć, ale jest tu dużo nagiej pewnej pani, która je owoce. A mimo wszystko jest to wciąż bardzo ciekawe. Po tych intensywnych przeżyciach czas na coś nieco bardziej stonowanego, jak na przykład felieton pod tytułem Batman Forever od człowieka z popkultury, w którym to podejmuje on się bardzo trudnego zadania porównania miłości komiksów przed laty do tej obecnej fascynacji i tego, jak postrzegaliśmy właśnie komiksy przed laty, jak je postrzegamy teraz oraz wielu innych problemów, które dotyczą według mnie każdej osoby w Polsce, która czyta komiksy i ma nieco więcej niż 20 lat. Podoba mi się konsekwencja w tym magazynie, że wciąż powracamy do fajnych, krótkich komiksów, które pozwalają nam nieco odetchnąć od tego, co było znacznie poważniejsze, jak na przykład krótkie komiksy Juliana Bogdanowicza i w tym przypadku jest to artysta dramatyczny. Mam wrażenie, że wszystkie rysunki Juliana Bogdanowicza w jakiś sposób opowiadają o mnie, ale to pewnie wszystko dlatego, że sama w jakiś sposób jestem twórcą, więc wydaje mi się, że wszystkie one są skierowane do mnie. A teraz czas obrócić magazyn w nieco innym formacie, ponieważ teraz mamy komiks, który będziecie musieli przeczytać w ten sposób i jest to Zbrodnia w meczecie. Pamiętacie, jak wam mówiłam, że jest tu komiks, który jest w tej bardzo ciekawej stylistyce, która przypomina linoryt i powoduje, że wszystko wydaje się nieco bardziej straszne niż jest w rzeczywistości? To jest ten drugi komiks, który znacznie bardziej mi się podoba i opowiada o pewnym mężczyźnie, który wybiera się do domu swojego ulubionego pisarza, który niestety już odszedł. I nie wiem, co jest bardziej fascynujące. Cała ta historia, która jest tutaj opisana, czy to, jak się to czyta, ponieważ właśnie musimy rozłożyć magazyn i czytać go troszeczkę jak rozkładówkę. Ale to powoduje, że ten komiks jest podwójnie ciekawy i podwójnie interesujący i dlatego lubię go po prostu bardziej. Po tych ćwiczeniach fizycznych związanych z magazynem czas na top relaksu, czyli kilka komiksów, które możecie przeczytać po zakończeniu czytania magazynu Relax. Zawsze warto dowiedzieć się, jakich kilka komiksów możecie dorzucić do tej swojej wiecznie niezmniejszającej się kubki wstydu komiksów, które musicie przeczytać. Każdy ma taką.
Na kolejnych stronach powracamy do bardzo udanej według mnie serii krótkich komiksów pod tytułem Dryfy. Są to krótkie komiksy, które czasami trzeba przeczytać dwa razy, aby zobaczyć, jak ta historia jest skonstruowana. Dokładnie jak w przypadku komiksu pod tytułem Urok. Na początku nie do końca wiadomo, o co chodzi, ponieważ pewna piękna kobieta przejeżdża przez miasto, przyjmuje róże, i w międzyczasie dzieje się coś dziwnego, jak na przykład wypuszczenie całej hordy dzikich zwierząt na ulicę. Nie zrozumiałam na początku, o co chodzi, ale kiedy skończyłam czytać komiks i potem wróciłam do początku czytania i przeczytałam go jeszcze raz, zrozumiałam dokładnie, o czym jest ta historia. Jest to bardzo ciekawa konstrukcja, która jednocześnie jest trochę dziwna, ale warta poznania. Ponieważ magazyn ten ukazał się w okolicy Świąt Bożego Narodzenia, nie mogło zabraknąć Mikołaja. Jest w wykonaniu Juliana Bogdanowicza, a z reguły oznacza to, że jest to żartobliwe spojrzenie na tą personę. Zaraz potem otrzymujemy zapadający w pamięć komiks pod tytułem Alko Komiks w wykonaniu Wojciech Stefaniec. Myślę, że jest to komiks, który na pewno warto poznać, pomimo tego, że na początku niestety odrzucają nas rysunki. Jest to bardzo specyficzny sposób rysowania, który wygląda na bardzo brzydki na pierwszy rzut oka, ale z drugiej strony treść tego komiksu jest bardzo ważna. Nie zdziwiłabym się wcale osobiście, gdyby ktoś gdzieś ten komiks kopiował, reprodukował w ramach pomocy i informacji dla osób, które lubią sobie popić, bo jak wiemy, alkohol jest bardzo fajny i wszystko jest dla ludzi, ale kiedy zaczynamy go nadużywać, to historia zmienia zupełnie swój bieg. Kolejny komiks w tym magazynie to, podejrzewam, ulubieniec bardzo wielu, czyli Jeż Jerzy. Kolejne nowe przygody Jeża Jerzego w wykonaniu Rafał Skarżycki i rysunki Tomasz Leśniak. I ja będę wciąż utrzymywać, że rozumiem, że jest bardzo wielu fanów Jeża Jerzego. Ja akurat do nich nie należę, ale przyznam się, że ten komiks, który opowiada o pewnym bardzo sympatycznym taksówkarzu, był bardzo w punkt i przyznam się osobiście, że zdarzyło mi się tak dosłownie parsknąć w trakcie czytania, więc myślę, że coś jednak w tym Jerzym jest. Komiksy Juliana Bogdanowicza w tym numerze zdecydowanie królują, chociaż są jednostronicowe, to za każdym razem w punkt opowiadają o tym, co nas dotyczy, wszystkich ludzi na świecie, a zwłaszcza Polaków. Na kolejnych stronach mamy okazję zapoznać się z newsami komiksowymi i za każdym razem pewnie będę się powtarzać, że z jednej strony cieszę się na newsy komiksowe, bo to jest w jakiś sposób zapis tego, co nas jarało w tym czasie, a z drugiej strony mam świadomość, że takie newsy komiksowe bardzo szybko się przedatowują i bardzo szybko stają się po prostu starymi newsami, czasami już nawet w momencie, kiedy kupujemy magazyn, więc Wam pozostawiam odpowiedź na pytanie, czy lubicie newsy komiksowe w magazynach, czy w ogóle uważacie, że są niepotrzebne. Po kolejnym krótkim komiksie od Juliana Bogdanowicza, który po raz kolejny opowiada nam o świętym Mikołaju, tylko nieco innym świętym Mikołaju, poznajemy komiks Frog od Kazy. I jak to Kaza daje nam naprawdę ciekawą, intrygującą historię, która jest jednocześnie bardzo mocno erotyczna. Opowiada nam tutaj o pewnym przyrodniku, pewnym odkrywcy, który poszukuje świątyni. Niestety dzieje się to na planecie, na której jest gorąco, parno, jest błoto, jest paskudnie i w dodatku mieszkają frogi. Bardzo nieciekawe i niezbyt atrakcyjne istoty, które przypominają skrzyżowanie człowieka z żabą. Co gorsza, pewien frog jest bardzo mocno zainteresowany naszym głównym bohaterem i to właśnie z tego komiksu pochodzi ten kadr, który wylądował na okładce najnowszego numeru magazynu Relax i kiedy przeczytacie ten komiks, zupełnie zmienicie spojrzenie na okładkę. Zapewniam Was. Na kolejnych stronach powraca ulubieniec bardzo wielu, chociaż nie mój, w komiksie Wilk Szatański, głos pompy. I rozumiem, że bardzo wiele osób lubi Wilka. Jak chcecie, możecie mi napisać, za co go uwielbiacie. Ja rozumiem, o czym są te historie i z jednej strony rozumiem założenie, a z drugiej strony kompletnie mnie to nie kupuje. Mam nadzieję, że wybaczycie mi moją szczerość, ale po prostu tak jest. Jakoś te komiksy do mnie nie trafiają, ale rozumiem, jeżeli ktoś uwielbia Wilka. Po kolejnej krótkiej przerwie w wykonaniu Juliana Bogdanowicza przechodzimy na kolejną stronę i tam czeka nas bardzo fajny plakat, który chciałabym mieć w sumie w formie kartki, pomimo tego, że jakimś wielkim fanem Jerza Jerzego nie jestem, to uważam, że akurat ten rysunek z okazji świąt jest bardzo fajny i sympatyczny. I może w przyszłości kiedyś, jak będzie kolejny rok, to magazyn Relax zdecyduje się dodawać na przykład właśnie takie
kartki w formie bonusów dla prenumeratorów. To tylko propozycja, nic nie będę brać za ten niesamowity pomysł, ale taki wink wink dla twórców magazynu Relax. Według mnie fajny byłby to dodatek właśnie dla osób, które regularnie kupują magazyn. Na kolejnej stronie mamy z kolei z kadru na ekran, czyli bardzo fajną według mnie analizę filmów, które pojawią się w najbliższym czasie, które właśnie przenoszą postacie komiksowe na ekran kinowy. I jak się okazuje, tych premier będzie całkiem sporo. I dziękuję trochę za ten artykuł, ponieważ nie wiedziałam, że aż tak dużo komiksów zostanie przeniesionych w tym najbliższym roku na ekran. 40 numer magazynu Relax zamykamy komiksem, którego pierwsza część ukazała się już w poprzednim numerze, a jest to Lana w kosmosie. Komiks czarno-biały, komiks, który ma już kilka lat, a z drugiej strony jest to komiks, który jest niesamowicie głupi. Naprawdę, przysięgam, to według mnie ta fabuła jest trochę absurdalna, ale z drugiej strony ma w sobie ten urok takich historii retro, podróży w kosmosie, kiedy to załoga składająca się oczywiście z niesamowicie atrakcyjnej młodej damy i kilku bardzo atrakcyjnych mężczyzn rozbija się na pewnej planecie i tam poznają obce cywilizacje, muszą walczyć o życie i na końcu bardzo szybko odlatują w kosmos. Ja bardzo lubię taki klimat, który z jednej strony jest troszeczkę na pograniczu kiczu, a z drugiej strony na pograniczu takiego fun sci-fi, czyli komiksów, w którym z jakiegoś powodu główne bohaterki tak zupełnie sporadycznie są na golasa, tylko dlatego, że twórca po prostu chciał narysować główną bohaterkę na golasa. I dobrze się po prostu bawię w trakcie czytania takich komiksów, jak i oglądania często takich filmów w stylu dosłownie Barbarella, czyli atrakcyjny panie w bikini w kosmosie. Z kolei innym bardzo ciekawym według mnie zabiegiem jest fakt, że ostatnia strona tego komiksu, Lana w kosmosie, znajduje się na ostatniej stronie magazynu. Na początku myślałam sobie, że to głupi pomysł, a z drugiej strony pomyślałam, że to bardzo fajny komiks, bo dzięki temu jest wykorzystywana ostatnia strona, która z reguły jest na reklamy albo na coś bardzo prostego w stylu wypełnienie tła na zamknięcie całego magazynu komiksowego właśnie komiksem. I podoba mi się ta koncepcja, chociaż początkowo byłam przeciwna, to myślę, że można byłoby wprowadzić coś takiego na stałe, tylko na przykład, żeby to był jednostronicowy komiks, który zamykałby cały magazyn. Napiszcie mi proszę, co myślicie na temat tego pomysłu. Czy uważacie, że to jest dobra idea i dobry pomysł, czy uważacie, że jest to całkowicie zły pomysł i w jaki sposób mimo wszystko trochę zdradza, wiecie, zakończenie komiksu, więc w jaki sposób rozumiem, że komuś może się to nie podobać. Na tym kończymy przegląd 40 numeru magazynu Relax od Labrum. I teraz w kilku słowach spróbuję podsumować, jak podobał mi się akurat ten numer. Uważam, że był to bardzo dobry numer na zakończenie roku, który posiadał zarówno takie bardzo mocne komiksy, które naprawdę od razu mnie kupiły właśnie jak Stare z Gredy, czy Kaza, czy Zbrodnie w meczecie, a także bardzo dużo fajnych komiksów od pana Juliana Bogdanowicza, które były bardzo mocno osadzone właśnie w klimacie świątecznym i to też bardzo mi się podobało. Oczywiście były to komiksy, które mnie akurat nie kupiły, takie jak na przykład Jeż, Jerzy i Wilk, ale to jest akurat moja osobista preferencja. Myślę, że bardzo wiele osób będzie zachwycony tym doborem artystów, tym doborem komiksiarzy, którzy ukazali się w tym numerze i myślę, że był to naprawdę bardzo mocny i bardzo udany numer na zakończenie roku, więc nie mogę się już doczekać kolejnego roku, który już jest oczywiście 2023. A teraz najważniejsze pytanie, jaka jest wasza opinia na temat tego numeru magazynu? Czy uważacie, że było to dobre zakończenie roku? Czy w ogóle wam się ten magazyn nie podobał? Czy właśnie czekacie, aby wykupić sobie cały taki pakiet z zeszłego roku? Komentarze są wasze, chętnie z wami porozmawiam, podyskutuję. Natomiast ja bardzo dziękuję wam za oglądanie tego przeglądu. Mam nadzieję, że spotkamy się przy okazji kolejnego numeru. Mam nadzieję, że podoba wam się w ogóle ta seria przeglądania magazynu Relax i dzięki temu wiecie, czy powinniście się zaopatrzyć w ten numer, czy być może sobie go odpuścić. Dzięki za to, że jesteście i jeżeli filmik wam się oczywiście podobał, możecie zostawić lajka, suba, dzwoneczek, udostępnić to wideo i do zobaczenia już w kolejnym filmiku. Ale zanim spotkamy się ponownie, pamiętajcie, aby przeczytać sobie coś fajnego. Dzięki raz jeszcze i pa pa! To teraz przeczytałam magazyn i może mogę do was przyjść z przeglądem.